Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiaj jesteśmy w studniu firmy BC Poland. Zaprosili mnie tutaj na gościnne nagranie i będziemy sobie rozmawiali o mikrofrontendach. Mianowicie oni jakiś czas temu w jednym z swoich projektów wdrożyli właśnie mikrofrontend. No i dzisiaj spotkaliśmy się, żeby omówić sobie taki, zrobić case study. Dzisiejszym moim gościem jest Kuba Pawlak, który właśnie wdrażał te mikrofrontendy w firmie. Kuba, właśnie może przedstaw się, opowiedz trochę sobie. Cześć, jestem Jakub Pawlak, jestem frontend developerem w BEC Poland i jestem członkiem zespołu platformy, czyli zajmujemy się umożliwieniem wdrożenia mikrofrontów dla innych zespołów, też pomagamy w setupie monorepo, trochę pomagamy w utrzymaniu kodu, gdzieś tam nawet zdarzyło się pomóc przy DDD, więc zajmujemy się głównie platformą. Mhm. A co rozumiesz przez platformę? Platformę, czyli tworzymy rozwiązania, narzędzia do tego, żeby inne zespoły mogły tworzyć mikrofronty. Czyli my sami bezpośrednio nie dewelopujemy mikrofrontów, ale dewelopujemy na przykład Shella, dewelopujemy też warstwę komunikacji, więc zapewniamy też taki ogólny setup dookoła mikrofrontów. Mhm. Czyli pracujesz jakby w zespole, który jest jakby odpowiedzialny za taki trochę jakiś back office po prostu tych mikrofrontendów, tak żeby tak, to wszystko działało. Można tak powiedzieć. Plus ewangelizujecie inne zespoły, tak, i mówicie im po prostu, jak mają tworzyć teraz te aplikacje. Dokładnie tak. I to my jesteśmy ci, którzy pilnują tam NX boundaries, ustawiają tagi i tam od czasu do czasu zaglądamy do PR-ów i sprawdzamy, czy tam się coś nie wkradło nowego. Okej, dobra, czyli wspomniałeś Shella i Nixa, zaraz do tego przyjdziemy, ale jeszcze bym chciał trochę podrążyć temat właśnie tego zespołu. Jak uważasz, w ogóle po co taki, czy jest taki zespół potrzebny i właśnie? To bardzo zależy, ponieważ to zależy od wielkości projektu. My mamy bardzo specyficzne wymagania, czyli tworzymy mikrofronty dla platformy web i dla mobilnych aplikacji, dla natywnych mobilnych aplikacji i to jest jeden mikrofrontend. I teraz w przypadku takiego setupu, który jest trochę bardziej złożony, ilość dodatkowych prac, czy właśnie tej warstwy komunikacji, no po prostu przybywa, czyli z każdym nowym mikrofrontendem pojawiają się nam też nowe wymagania, nowe funkcjonalności, nowy rodzaj komunikacji między mikrofrontem a jego jakby rodzicem, czyli Shellem, więc nie powiedziałbym, że to za każdym razem jest wymagane, to przychodzi po prostu z pewnym poziomem skomplikowania, ponieważ ten setup po prostu powoli zaczyna być dosyć trudny. Okej. A ile czasu już minęło od wdrożenia i czy dalej po tym czasie macie jakby zadania do roboty? Zadań do roboty tylko przybywa, nie ubywa, więc tutaj też poziom skomplikowania rodzi też kolejne problemy. Od takiego wdrożenia z sukcesem pierwszego mikrofrontu minęło prawie półtora roku, więc pierwszy mikrofrontend to był trochę taki proof of concept, czyli był dosyć prosty, ale naszym takim celem kolejnym i to takim dosyć ambitnym celem było wdrożenie bankowości inwestycyjnej i to ta funkcjonalność już działała w webie, ale mieliśmy ją upakować w mikrofrontend i włożyć do aplikacji mobilnej, więc od tego z kolei minął już prawie rok. Okej, okay, czyli już dosyć sporo czasu minęło. Jeszcze tak, wspomniałeś właśnie Shella i Nixa i jak rozumiem, właśnie u siebie wdrożyliście to rozwiązanie shellowe, tak? Czyli że mamy jakąś taką aplikację, która zarządza mikrofrontendami, tak? Czyli mówi, że na przykład pod tym adresem ma być aplikacja A, pod innym adresem aplikacja B i używacie jeszcze do tego to w połączeniu z Nixem, tak? Tak, zgadza się. Więc tych Shelli jest kilka, bo to też nie jest takie proste, że mamy tylko jedną webową aplikację, bo mamy dwie webowe aplikacje, ponieważ mamy dwie różne bankowości, prywatną i biznesową. No i mamy też tego Shella dla aplikacji mobilnej, czyli mamy co najmniej trzy Shelle, a powiedziałbym, że jest ich nawet więcej, ponieważ też zależy, jak rozumiemy ten Shell, czy to jest
jakby aplikacja shell, czy to jest też ta warstwa, taka biblioteka shellowa dla danej domeny na przykład. Mhm. Czyli na przykład mikrofrontend może mieć też własnego shella, który sobie tam ten jakby zajmuje się instrumentalizacją poszczególnych małych, mniejszych funkcjonalności. A co przez to rozumiesz? Czyli to jest tak naprawdę warstwa sklejająca subdomeny w jedną domenę. To akurat wynika też z tego, że nasze funkcjonalności są dosyć rozległe, czy na przykład bankowość inwestycyjna zawiera pod sobą jeszcze więcej funkcjonalności, więc żeby taki główny shell aplikacyjny nie wiedział o wszystkich tych detalach, właśnie akurat tutaj konkretnie inwestycji. Mamy też taką cienką warstwę, która z kolei już to nie zajmujemy się tym my, tylko to jest po prostu warstwa, no tak naprawdę routing i parę takich dodatkowych importów, które w sumie setupują, trochę przygotowują środowisko dla mniejszych feature'ów. Mhm. Okej, okay, dobra, bo tak jeszcze jak wcześniej rozmawialiśmy w kuluarach, to właśnie mówię, że macie coś takiego, że macie aplikacje, tylko te aplikacje są dosyć duże i one są jeszcze podzielone na subdomeny. I to, co teraz powiedziałeś, tych mniejszych shellach, tak, to ja rozumiem, że ten mniejszy shell bierze właśnie te subdomeny i łączy ją w tą jedną trochę większą aplikację. Tak, 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 tak. Dokładnie tak, więc jakby mikrofrontend, tak sensu stricte, czyli sama aplikacja, jest taką bardzo cienką warstwą, która importuje shella. Czyli importuje tego shella z trochę w sumie jakby jest po prostu taki import, nie? Czyli aplikacja jest wydmuszką, a pod spodem jest już setup właśnie domeny, czyli zespół może ma pewną dowolność w tym, w jaki sposób sobie to wszystko setupuje. Okej, okay. I to jest robione build time czy runtime? Tak, to jest robione build time. Okej, okay. A wspomniałeś o tych wielu shellach. I te różne shella działają jakby w osobnych, pod osobnymi adresami, czy to jest jakby, jak macie to rozwiązane? Tak, jeśli chodzi o aplikacje, to mamy właśnie trzy główne aplikacje, to są prywatny, jakby bankowość prywatna, biznesowa i aplikacja mobilna, więc to są trzy różne shelle. I te aplikacje działają w różnych miejscach, pod różnymi adresami dla różnych użytkowników, ale dalej funkcjonalność pod spodem, czyli taki mikrofrontend, jest dzielony między te trzy aplikacje. Okej, okay. I do całości macie, rozumiem, że monorepo, tak? I te wszystkie aplikacje są jakby w jednym repozytorium? Tak, dokładnie tak. Okej, okay. I jak wiadomo, że się sprawdza? Nie macie jakichś problemów, na przykład, że macie zbyt dużo paczek i teraz na nich zwalnia? Problemów powiedziałbym, że jest dużo, bo i właśnie to trochę odpowiada też na twoje pytanie, czy nie brakuje nam pracy. Mhm. Ponieważ pracy przybywa, bo projekt też rośnie. NX ma ten minus, że każda biblioteka, która zostaje do NX-a dodana, pociąga też za sobą pewien koszt. Tym kosztem jest właśnie czas budowy, poziom złożoności, też ilość plików takich setupowych, które nam się pojawiają w monorepo, więc trzeba trochę ważyć to, co chcemy wprowadzić jako oddzielna biblioteka, gdzie chcemy zachować tą hermetyczność, a gdzie jednak to jest częścią innej biblioteki. Więc oczywiście w miarę, kiedy projekt rośnie, tych bibliotek przybywa, rośnie też build time, więc trzeba sięgać też po takie sztuczki jak NX Affected czy Cache. Więc musimy też mieć z tyłu głowy to, że taki pipeline czysty w najgorszym możliwym scenariuszu może zająć 2, 3, 4 godziny, żeby przetestować, zlintować, zbudować wszystko. Więc to jest bardzo duży narzut, więc NX to jest róża z kolcami. Tak? Trzeba mieć to cały czas na względzie, że to ma swój koszt. Okay. A wspomniałeś, że dodajecie jakby właśnie nowe biblioteki. Tak? I teraz kto podejmuje decyzję, że na przykład nowy kawałek kodu powinien być biblioteką? Właśnie, kto i na jakich zasadach, czy według czego, tak, określa, że dobra, to się nadaje na nową bibliotekę? Tutaj zespoły mają pewną dowolność, czyli każdy zespół ma trochę własną politykę co do tego, chociaż staramy się też poruszać takie tematy z innymi zespołami, staramy się też takimi informacjami dzielić. Więc mamy takie dwie kategorie
prac, które się toczą i funkcjonalności, które wdrażamy do monorepozytorium, to są właśnie feature'y biznesowe, czyli funkcjonalności, które są dewelopowane przez zespoły takie stricte biznesowe, ale są też nasze klocki, czyli takie platformowe rzeczy, które rządzą się trochę innymi prawami. Więc jeśli chodzi o takie zarządzanie tym, kto wrzuca w którym miejscu, to zespoły mają swoją dowolność. Zespoły też mają swoich własnych architektów. Architekci są też jakby poziom wyżej, czyli mamy domenowych architektów, ale mamy też takich enterprise architektów, więc ta gradacja jest jakby od takiego niskiego poziomu do aż do całego systemu, ponieważ sam system jest bardzo duży, więc jeśli chodzi o taką codzienną pracę, to tutaj bazujemy dużo na takich dyskusjach, też na code review, więc my jako zespół taki platformowy też staramy się pomagać innym zespołom zarządzać tym poziomem skomplikowania. Okej. A w jaki sposób sobie radzicie z tym, żeby na przykład teraz osoba, bo tak rozumiem, że w takim projekcie, skoro macie monorepo, to zdarza się jakieś części wspólne. Tak, i jak sobie teraz radzicie, żeby na przykład po prostu ktoś nadzorował tę część wspólną, to po pierwsze, a po drugie, żeby ktoś nie wysłał na przykład zmiany do jakiejś innej domeny, przy której w ogóle nie ma pojęcia, co się tam dzieje. I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest droga, którą podążamy już dłuższy czas, bo kontekst tego projektu jest taki, że on był tworzony jako single page application, czyli nikt nigdy nie sądził o tym, że będziemy tam coś wycinać, coś dzielić. Jakby było to tworzone jako jedna aplikacja i te wymagania biznesowe zmieniają się w czasie, ale one się zawsze zmieniają, więc musieliśmy tym jakoś zarządzić. I to była trochę moja praca na początku, kiedy dołączyłem do zespołu, czyli posprzątanie monorepo, ponieważ trzeba pamiętać, że monorepo ma też ma takie niebezpieczeństwa, że można się po prostu w nim zaplątać, ponieważ monorepo przyjmie wszystko, oczywiście, może tam wrzucić wszystko wszędzie, ale ma to właśnie swoje koszty, czyli mamy logikę, która jest dzielona i teraz co się dzieje, kiedy wszyscy wrzucają do jednego miejsca swój kod, czyli wymuszamy też zmiany automatycznie i redeploy, testowanie rzeczy, które w ogóle nie planowaliśmy, więc co my z tym zrobiliśmy? Po prostu staramy się nie trzymać części wspólnych, czyli zaczęliśmy od tego, że uruchomiliśmy sobie NX Dependency Graph i zaczęliśmy po prostu szukać tam, sprawdzać, co się kryje, jeśli chodzi właśnie o kierunki zależności czy cykliczne zależności między dependencjami, między bibliotekami. Więc z czasem zaczęliśmy wydzielać biblioteki, które są naprawdę wspólne, czyli są też takie wspólne, ale one też są bardzo proste. Czyli staramy się trzymać taki kod współdzielony, też maksymalnie prosty, po to, żeby właśnie nie wprowadzać tam dużo zmian. A z kolei rzeczy, które jakby były wcześniej wspólne, ale za dużo się zmieniały, po prostu podzieliliśmy na kawałki i rozdysponowaliśmy po prostu innym zespołom, czyli każdy dostał swój kawałek tortu, ta dana funkcjonalność została podzielona i domeny też mogą mieć jakby wewnątrz siebie, wewnątrz zespołowo, też mogą oni mieć swój własny kod wspólny. I teraz trochę NX Dependency Graph i raczej Enforce Module Boundaries nam w tym pomaga, czyli mamy po prostu Confluence Page, gdzie staramy się aktualizować co z czym, jak może być powiązane i po prostu cyklicznie sobie do tego zaglądamy, czyli sprawdzamy, czy tam się coś nie zmieniło, nie pojawiły się nowe jakieś niepożądane kierunki zależności. Mhm. Okej. A gdzie trzymacie kod? To jest GitHub czy coś innego? To jest wewnętrzny Bitbucket. Aha, okej, okay, dobra. Bo jakbyście używali GitHuba, to tam jest coś takiego jak Code Owners. Wtedy można sobie per, powiedzmy, katalog ustawiać osoby, które by są odpowiedzialne za to. I teraz, jeżeli tam jakiś deweloper po prostu tak, z innej domeny by coś wysłał, tak, to automatycznie jakaś osoba, która to nadzoruje, by została powiadomiona.
Tak, też mamy to na swojej roadmapie, ale jednak w takich dużych projektach wdrażanie nowych funkcjonalności też potrzeba więcej czasu, więc No, domyślam się. jest to w backlogu, czeka. Były takie pomysły właśnie, żeby pewne pliki tam sobie gdzieś trochę przyblokować, żeby nie było modyfikacji z zewnątrz. Ale tak, to jest jak najbardziej pożądana rzecz. W przypadku takich dużych projektów musi być jakiś governance nad tym, musi być jakaś kontrola przede wszystkim, bo to ma taką tendencję do rozjeżdżania się. Też zmieniają się programiści, zmieniają się zespoły, organizacja się też zmienia i pewna wiedza zanika. Więc... Czyli na chwilę obecną jakby bazujecie na dyscyplinie programistów, tak? Że oni jakby wiedzą, że tylko mają w swojej wąskiej jakby tej dziedzinie robić, tak? I nie mogą poza to zbytnio wyjść. Tak. Okay. Tak. No plus właśnie ta statyczna analiza kodu, czyli staramy się to gdzieś w pipeline'ach też kontrolować. Okej. Okay. A tak, ile zespołów pracuje i jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej, ile programistów jest w tym projekcie? To się zmienia. Aktualnie są co najmniej cztery zespoły, przy czym tych zespołów prawdopodobnie jest więcej. Myślę, że takie organizacyjne tematy, ja nie jestem akurat najmocniejszy jakby nie odpowiem ci na 100%. Znaczy nie musisz wiesz mówić konkretnie, więc... ja bardziej chciałem dla widzów, żeby oni sobie mniej więcej mieli powiedzmy taki obraz o skali tego, tak jak duży to jest projekt. Mówimy o projekcie, który ma powyżej 20 front-end deweloperów. Okay. Więc to się też zmienia, ponieważ no, w niektórych momentach jest większe zapotrzebowanie na rozwijanie danej funkcjonalności. I to też jest bardzo istotna rzecz w takich dużych projektach, że musimy myśleć o utrzymaniu tego, ponieważ development to jest tylko część tego cyklu życia produktu, ponieważ wszystko, co napiszemy, staje się takim naszym długiem technologicznym, więc tutaj jest bardzo ważne, że te pieniądze czasem się kończą, czyli mamy aktywny development, ale później dana funkcjonalność przechodzi w tryb utrzymania, więc ta liczebność zespołów i liczebność deweloperów, ona się zmienia z cyklem życia projektu. No tak, no to zrozumiałe. Czyli no bardzo często w jakichś większych projektach tak to wygląda. Bo wspomniałeś tak, najpierw na początku mieliście jedną dużą aplikację SPA, tak? I ją zaczęliście jakby dzielić, tak? Ale w ogóle dlaczego potrzebowaliście tych mikrofrontendów? Jakie problemy u was jakby te mikrofrontendy rozwiązywały, czy rozwiązują i dlaczego na przykład nie jakieś inne rozwiązanie? Okej. Okay. Mikrofronty powstały po to, żeby móc dewelopować raz i wkładać to w różne platformy. I tutaj istotne jest to ograniczenie, które mieliśmy na samym początku, czyli mieliśmy trzy istniejące produkty, których nie mogliśmy przepisać od zera. Czyli miały już swój background, miały już swój setup, czyli wybrane języki programistyczne, też pewną bazę użytkowników. Czyli musieliśmy znaleźć sposób, jakby taka była biznesowa potrzeba, żeby ograniczyć koszty developmentu, kodować raz, ale używać w wielu miejscach. Czyli taki był główna motywacja do mikrofrontów. Ale oprócz tego jest też niezależność zespołów, ponieważ single page application no, jest wydawana jednorazowo, więc pracują nad tym różne zespoły. Pojawiają się też konflikty, czyli jeśli nie zarządzamy tym kodem prawidłowo, prędzej czy później będzie ten merge konflikt i trzeba będzie tam trochę pogrzebać, więc tutaj też istotną częścią była niezależność zespołów, czyli dążymy do tego, żeby zespoły były samowystarczalne, żeby zespół mógł pracować w pełni nad swoim produktem i być niezależny od innych zespołów. Czyli niezależny też pod kątem cyklu wydań. Może nie stack technologiczny, bo tutaj dalej mamy jednak pewną taką uzgodniony stack technologiczny, czyli nie mamy takiej pełnej dowolności, że teraz pojawi się Angular, React i Vue obok. Nie, staramy się mieć ten stack technologiczny jeden, to jest też jakby jeden z wymogów, które sami sobie postawiliśmy.
też łatwiej skakać między zespołami wtedy. Więc ta niezależność zespołu to też był bardzo istotny czynnik. Okej. A jak wygląda backend w takim wypadku? Czy on był już na przykład rozbity na mikroserwisy, czy jakby w ramach też pracy i rozbijania tego na mikrofrontendy backend też jest rozbijany? Tak naprawdę to rozbijamy w ogóle aplikację taką monolityczną, która była pisana jeszcze w Javie i tak naprawdę zawierała backend, frontend i później pojawił się właśnie single page application, który tym strangler patternem tam zaczął wyciągać poszczególne funkcjonalności i też dzięki temu dzielimy sobie ten monolit na backendzie na mniejsze serwisy, czyli pojawiła się też nam koncepcja backend for frontend, czyli poszczególne mikrofronty dostają też swój dedykowany backend. Dlatego też, żeby te zespoły były samowystarczalne, tak? Czyli jeśli mamy frontend dewelopera, to w zespole też może być backend developer, który będzie odpowiednio tam współpracował blisko w ramach jednego zespołu. I kto jest odpowiedzialny za taki backend for frontend? Sprecyzuj pytanie. Czy to jest odpowiedzialność frontend dewelopera, backend dewelopera, czy może i backend i frontend jakby pisze tam kod? Mamy tutaj pewne wymogi, jeśli chodzi o stack technologiczny, czyli mamy jednak podział na frontend deweloperów i backend deweloperów. Były pewne próby i podejście do pisania BFF-ów, czyli backend for frontend, też w takich technologiach typu Nest.js, ale ze względu na to, że bankowość też ma odpowiednie, jakby bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zarządzanie też całą infrastrukturą, musieliśmy pójść w ścieżkę takich istniejących już technologii, czyli na chwilę obecną mamy rozgraniczenie między frontend deweloperów i backend deweloperów. A właśnie, bo tu mieliście to SPA i zaczęliście to SPA jakby rozumiem rozdzielać, tak? I te SPA, one były odpalane w aplikacji mobilnej, czy jak te SPA się odnosiło do aplikacji mobilnej? Tak, po kolei. Jeśli chodzi o stosunek między aplikacją mobilną a tą naszą single page application, to w istniejącej funkcjonalności jakby flow użytkownika był taki, że większość funkcjonalności była pokryta przez kod natywny, czyli kod aplikacji mobilnej, ale niektóre funkcjonalności były dostępne tylko w single page application, czyli użytkownik był po prostu przekierowywany na stronę internetową. Czyli nie można było, jakby ten flow użytkownika był po prostu przerywany. Czyli najzwyczajniej w świecie była otwierana przeglądarka i reszta kończyło się. W osobnym oknie, czy w jakimś webview? Tak, w osobnym oknie z wykorzystaniem SSO, czyli po prostu sesja była utrzymana, ale tej funkcjonalności nie można było włożyć do środka, ponieważ też cały setup tej funkcjonalności był bardzo mocno powiązany z tą, jakby z tym swoim hostem, czyli tym naszym SPA. Więc tam było bardzo dużo rzeczy, które były powiązanych i stąd też bardzo dużo było pracy potrzeba, żeby to bardzo mocno podzielić. Czyli odciąć to, co jest setupowane przez SPA i z czego korzysta mikrofrontend, ponieważ mikrofrontend też powinien mieć pewną swoją niezależność. Oczywiście no, musimy zgodzić się czasami na pewne zależności, ale im jest ich mniej, tym lepiej dla mikrofrontendu. Jest po prostu niezależny. Mhm. Czyli jak rozumiem, to też waszym jakby końcowym celem było tak, żeby też nie utrzymać tych dwóch aplikacji, tak? Bo w tej chwili, jak rozumiem, macie aplikację natywną, macie aplikację webową i ona też się rozjeżdżają pod kątem funkcjonalności. Jak sobie zmigrujecie tam na mikrofrontend, no to teraz te aplikacje będą mogły być, znaczy będziecie mogli mieć jedną aplikację na przykład webową, i którą można będzie później odpalić jako, czy zrobić jako mobilną, nie wiem, w postaci PWA, czy tam jakiejś innej technologii jakieś długofalowo. Dokładnie tak, przy czym tutaj trudno określić, jaka będzie przyszłość, czyli trudno określić też, czy kiedykolwiek dojdziemy do tego etapu, w którym pokryjemy tą pełnię funkcjonalności aplikacji mobilnej, więc oczywiście taki jest gdzieś bardzo odległy, taki cel na bardzo odległą przyszłość,
żeby po prostu te funkcjonalności zastąpić. Czyli po prostu produkujemy ich więcej, ale dalej mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o aktywny development, czyli niektóre rzeczy są po prostu w utrzymaniu, więc tak samo z aplikacją mobilną. W aplikacji jest kod na przykład z 2011 roku i to są rzeczy, które tak często się też nie zmieniają. Tak, właśnie nie wspomnieliśmy, to jest aplikacja z branży finansowej, stricte do banku, więc no siłą rzeczy po prostu takie zmiany tam trwają w takich organizacjach i to jest prawda, podejrzewam, że to jest jakieś raczej 10 lat albo nawet dłużej. A klienci też nie lubią tych zmian zbyt często, więc bankowość ma taką swoją pewną bezwładność. Dokładnie, no dobra. A jakbyśmy sobie weszli na kwestię techniczną, tak? Mieliście tę aplikację natywną. Jak teraz zrobiliście tak, że ta aplikacja natywna działa i możecie sobie do niej dorzucać elementy webowe i właśnie po trochu przypisywać tą starą aplikację? Tak mówiąc, dosyć ogólnie korzystamy z WebView, czyli w aplikacji mobilnej jest stworzony odpowiedni widok, który po prostu wyświetla nasz mikrofrontend, który jest hostowany gdzieś tam na naszym serwerze. To tak bardzo z grubsza, ponieważ są też pewne detale jak komunikacja między tą aplikacją mobilną a mikrofrontem, ponieważ dalej musimy być zautoryzowani, czyli dalej musimy mieć pewną komunikację, przekazywać sobie pewne informacje. Poza tym też niektóre funkcjonalności mikrofrontend wywołuje w aplikacji mobilnej. Czyli na przykład nawigacja. Nawigacja jest bardzo mocno w aplikacji mobilnej, no taka w środku tam wpisana, jakby nie mamy tego routingu, który znamy z aplikacji webowych, więc pewne rzeczy musimy po prostu tak jakby przesyłać te informacje między aplikacją mobilną a aplikacją taką webową. Więc najogólniej mówiąc jest to taki webview na sterydach. Okej, okay, a to jak w takim razie właśnie routing robicie? To jakieś są eventy, które odpalacie i wtedy przenoszą gdzieś użytkownika na jakąś do innej części aplikacji? Czy... Tak, przy czym tutaj też jeśli chodzi o nawigację, to są przynajmniej dwa rodzaje, bo oczywiście może być ich więcej, ale jest ta nawigacja z aplikacji mobilnej, ale jest też nawigacja wewnątrz takiego jakby nazwijmy to mikrofrontend universe, czyli jeśli mamy taki mikrofrontend, który ma też swoje podstrony, ponieważ nikt nie powiedział, że to jest taki naprawdę mikrofrontend, to też może być trochę większa część funkcjonalności i tak jest w naszym wypadku, więc sam mikrofrontend też ma wewnątrz siebie routing, czyli jest takim trochę standalone funkcjonalnością, która też zawiera pod spodem inne mniejsze, większe strony. Czy jak rozumiem, to jakby macie dwa rodzaje, tak? Jeden to jest ten WebView i tam już mogą być jakby normalne linki jak w webie, także klikasz sobie, przechodzisz na stronę i macie też komunikację, nazwijmy to natywno czy eventowo, tak? Bo teraz jeżeli bym chciał wyjść z tego mikrofrontendu i pójść na przykład do innej mikrofrontendowej aplikacji, to muszę wysłać jakiś event w tej aplikacji, żeby ona zareagowała i załadowała inny mikrofrontend. Dokładnie tak to wygląda. Okej. No to ja też bardzo podobne rozwiązanie też dla sektora bankowego pracowałem. A właśnie, jakie mieliście problemy przy implementacji takiego rozwiązania? Zależy, o jakiej kategorii problemów mówisz, bo problemów jest cała masa i to właśnie w różnych obszarach. Od samego monorepo, przez Module Federation, przez to, w jaki sposób ładujemy mikrofronty, jakby jest cała gama problemów, więc może jakaś kategoria. To może inaczej, to jakbyś powiedział, może opisał jakieś trzy problemy z każdej kategorii. Dobra, w takim razie zacznijmy od monorepo i module boundaries. Ponieważ teoretycznie nie jest to powiązane z mikrofrontami, ale w praktyce jest bardzo mocno powiązane z mikrofrontami. Ponieważ jeśli mamy duży projekt i w takiej funkcjonalności w projekcie jest sporo zależności do rzeczy takich no powiedzmy satelickich, czyli niekoniecznie powiązanych ściśle z daną funkcjonalnością biznesową, trzeba pamiętać, że mikrofrontend je wszystkie zaciąga, czyli puchnie, rośnie. Ten mikrofrontend potrafi no, tak naprawdę zawierać drugą aplikację, czyli mamy aplikację, która zawiera mikrofrontend, która jest zależna od całej reszty.
Więc to było takie dosyć duże wyzwanie, żeby zrobić właśnie w takiej monolitycznej aplikacji porządek, żeby mieć po prostu ten monolit podzielony i później to utrzymywać. Więc powiedziałbym, że to było dosyć duże wyzwanie, żeby pokroić istniejący kod na taki kod, który będzie naprawdę łatwo i przyjemnie później opakować mikrofront. Bo tak naprawdę później to jest tylko forma opakowania. Czy to będzie mikrofrontem, czy to będzie lazy loaded module, to jest już tylko szczegół implementacji, ale to, co się kryje tam w środku, to jest duże wyzwanie. Inny rodzaj wyzwań. Myślę, że kwestie samego module federation. To też nie jest wcale proste, ponieważ jakby dokumentacja czasami kuleje, więc czasami trzeba się ratować po prostu GitHub i wchodzimy w kod źródłowy i szukamy rozwiązań dla naszych problemów. A więc tak było w naszym przypadku na przykład z translacjami, ponieważ nasza aplikacja jest w trzech językach, angielski, duński i grenlandzki, więc mamy jakby NX i Module Federation, jakby NX zapewnia parę takich bardzo przyjemnych funkcji, które powiedzmy ukrywają trochę przed nami to skomplikowanie Module Federation, ale niektóre tam rzeczy właśnie nie działają, typu translacje, ponieważ no na przykład tam taka funkcja Localize w Angularze jest rejestrowana globalnie dla obiektu window i nagle okazuje się, że z Module Federation i z takim defaultowym setupem to jest współdzielone i mamy wtedy jakby duplikat tego obiektu i pojawiają się różne problemy. Więc powiedziałbym, że takie właśnie szukanie takich drobnych elementów, które trzeba wyłuskać z tego defaultowego setupu, po prostu, żeby to zaczęło działać. Czyli taki debugging w takiej wersji bardzo złożonej i skomplikowanej, ponieważ to są takie nieoczywiste rzeczy. Więc to było dosyć kłopotliwe. Co jeszcze? Myślę, że właśnie taka ewangelizacja innych zespołów. To jest też spore wyzwanie, czyli nie chciałbym powiedzieć kontrola, ale raczej współpraca z innymi zespołami, czyli nawiązanie takiego otwartego dialogu, w którą stronę idziemy, czyli żeby każdy był świadomy tego, że decyzje, które podejmuje na takim jakby codziennym, w codziennej pracy, mają też wpływ na pracę innych, czyli to, że my sobie zrobimy jakiś import z jednego miejsca, to może mieć bardzo duże znaczenie, no bo właśnie może zaciągnąć połowę aplikacji, połowę systemu przez przypadek. Więc powiedziałbym, że to było dosyć duże wyzwanie, żeby nawiązać taką współpracę i też tą współpracę kontynuować, bo to nie jest taka jednorazowa akcja, że po prostu zrobimy spotkanie, weźmiemy wszystkich deweloperów i teraz no dobra, to idziemy w tą stronę. Nie, 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 to jest proces, czyli też no, nasi deweloperzy się zmieniają, przychodzą, odchodzą, więc to jest dosyć trudna rzecz, żeby utrzymać tą jedną wizję tego systemu, w którą stronę idziemy, czy to będą, nie wiem, cykliczne spotkania, czy to będzie aktywne uczestnictwo w code review i to nie tylko w swoim zespole, bo oczywiście możemy przeglądać code review, robić tylko z członkom swojego zespołu, ale czasami warto zerknąć do kodu innych i zobaczyć, co tam się kryje. Więc taka ewangelizacja, że właśnie to ma znaczenie, co robimy, że zachęcanie innych do też eksplorowania i też nie zgadzania się z nami, bo to też nie jest tak, że my mamy monopol na wiedzę. To właśnie bardzo wartościowe jest to, że wciągamy w tą dyskusję też innych deweloperów i też inne zespoły, które znają swoje własne problemy. Bo my nie możemy tak przyjść z zewnątrz, powiedzieć, że no to teraz robimy tak. To nie działa, bo oni tak zrobią po swojemu, więc fajnie jest taki dialog nawiązać. Mhm. A jaki był odzew, jak właśnie powiedzieliście, że dobra, przyszliście do reszty zespołu, mówimy, dobra, będziemy robić mikrofrontendy. To było raczej nie pozytywne, negatywne? No to trudne pytanie, trudne się wylosowało. Powiem tak, to bardzo zależy, ponieważ długi czas robiliśmy to w taki przezroczysty sposób, czyli udało się
Dobra, trochę skłamałem. Po tym, jak zrobiliśmy wielki refaktor i rozsadziliśmy wszystkim monorepo, czyli posprzątaliśmy po prostu właśnie te granice, bo trochę musieliśmy jednak wejść w kod innych zespołów, wtedy przestali nas lubić, ale po tym momencie, kiedy już te wszystkie konflikty się udało rozwiązać, kiedy już ten był taki finalny release, że dobra, skończyliśmy teraz ten taki refaktor, żeby to poukładać, to od tego momentu tak naprawdę tworzenie mikrofrontów jest trochę przezroczyste, ponieważ zespoły mogą dalej pracować nad swoją funkcjonalnością w taki sam sposób, jak pracowały, ponieważ ta forma opakowania tego w mikrofrontend jest tylko inną formą podania, czyli możemy dosyć gładko się przepiąć między załadowaniem tego jako jakiś tam lazy root albo mikrofrontend. Więc udało nam się, myślę, tak mam nadzieję, że inni się ze mną zgodzą, że nie było to aż tak trudne i też wydaje mi się, że pewne pomysły, które wprowadziliśmy, typu właśnie takie wydzielenie takich no, własnych piaskownic, czyli tych własnych domen dla zespołów, też trochę im rozwiązało parę problemów. Czyli właśnie takie grzebanie gdzieś tam w takich rzeczach, które były nie dla nich, mają własną piaskownicę i własne zabawki. Nikt nie przychodzi z zewnątrz i im tam nie psuje. Okej, tak, miałem jeszcze właśnie ciebie zapytać o to, jak zaczęliście tą aplikację SPAD rozbijać, tak? Bo już o tej mobilnej sobie porozmawialiśmy. No i ty już trochę powiedziałeś, tak, bo z tego co rozumiem, to pierwszy krok był w ogóle właśnie posprzątanie tego, tak? Bo to, skoro to była aplikacja SPA i prawdopodobnie nikt wcześniej jakby za bardzo nie dbał o jakieś takie architektury, czy o tym nie myślał, tak? To tam, tak jak wspomniałeś, było jakieś dużo zależności, tak? Jakieś możliwe, że nawet jakieś cykliczne i tak dalej. I pierwszy krok to rozbiliście, tak? I co później zrobiliście z tym? A później już były tylko mikrofronty. Nie, to znaczy po tym posprzątaniu tak naprawdę to posprzątanie nigdy nie jest finalne. Czyli trzeba zawsze ważyć czas, który na to poświęcimy z efektem, który nas zadowoli. Czyli musimy, no nie możemy teraz się zamknąć w czterech ścianach i rok robimy refaktor. Jakby musimy mieć jakieś, znaczy musimy, no mamy ograniczenia po prostu, które są podyktowane przez biznes, bo jednak chcemy dostarczać jakieś nowe funkcjonalności, więc my w pewnym momencie powiedzieliśmy sobie, że to jest good enough, a jakby mamy posprzątaną tą część aplikacji, która nas w tym momencie interesuje. Godzimy się z tym, że są pewne jeszcze braki, pewne rzeczy, które są takimi trochę blackboxami, czyli tam jest trochę tego nieporządku w środku, ale to czeka na swoją kolej, czyli czeka po prostu na podniesienie flagi, że następuje aktywny development, dodajemy nowe funkcjonalności, to jest bardzo dobry moment, żeby robić kolejne porządki. Okej, czyli jak rozumiem, to wy sobie jakby wzięliście jedną część aplikacji, tak? Ją posprzątaliście i na podstawie z tego jakby stworzyliście sobie jego pierwszą mikroapkę. Tak, dokładnie, czyli skupiliśmy się bardzo mocno na tym jednym obszarze, który nas interesował, czyli wydzieleniu tego dużego kawałka tortu i tak naprawdę posprzątanie wszystkich takich peryferiów, czyli w momencie, w którym udało się już włączyć ten Enforced Module Boundaries, czyli to pilnowanie tych reguł i tagowania, to był ten moment, w którym powiedzieliśmy sobie, jest dobrze. Czyli mamy już jakąś pomoc w postaci statycznej analizy kodu, czyli możemy już sobie to kontrolować i to był moment, w którym stwierdziliśmy, że tutaj robimy koniec, czyli udało nam się zapakować to w mikrofrontend, pewne rzeczy muszą poczekać na swoją kolej. Czy na jakiej podstawie zdecydowaliście, że to jest akurat ta część systemu pierwszą wydzielić jako mikroapkę, a nie na przykład jakoś inną? Biznes. Najprostsza odpowiedź, biznes, czyli po prostu takie było zapotrzebowanie akurat na rozwój tej funkcjonalności, ponieważ był taki moment, i zresztą on dalej trwa, że mamy po prostu bardzo mocno się skupiamy na rozwoju akurat tej części aplikacji, tej części bankowości, więc jest też, no powiem tak, wszystkie ręce na pokład i tutaj dosłownie, więc
Więc tak naprawdę to biznes zdecydował. Czyli to nie było tak, że my po prostu weszliśmy sobie do monorepo i teraz posprzątamy to. Nie, to jest zawsze podyktowane biznesem, biznesową decyzją. No tak, no ktoś musi sypnąć pieniędzmi. Dokładnie tak. No. Dobra, czyli zrobiliście to, albo co było pierwsze? Czy była pierwsza jakby aplikacja webowa, mobilna, czy nie wiem, to jednocześnie robiliście? To jest historia. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co było pierwsze. Na pewno była pierwsza aplikacja mobilna, przepraszam, nie aplikacja mobilna, tylko aplikacja webowa. Ja bym tak strzelał, że to lata 90. jeszcze gdzieś się zaczynało, więc... Czy bardziej chodzi mi stricte już o to widzenie mikrofrontendów, tak? Bo nie, że co było napisane pierwsze, tylko już stwierdziliście, że dobra, idziemy w tą architekturę rozproszoną, to od czego zaczęliście? Czy od aplikacji webowej, od aplikacji mobilnej? Webowa. Webowa, webowa, tak. Ponieważ z bardzo prostego względu, release'y aplikacji webowych są dużo prostsze. Tak, wyrelisowanie natywnej aplikacji mobilnej jest długim, żmudnym procesem, a release weba trwa, umówmy się, to dalej jest bankowość, to nie jest prosta rzecz, żeby wyrelisować coś w bankowości, to jest długi proces, ale dalej jest prostszy niż w aplikacji mobilnej. To znaczy przynajmniej pod kątem samego jakby wydania kodu. No bo procesowo to są już rzeczy takie wewnętrzne. Okej. Okay. I teraz jak wdrażacie następne funkcjonalności? To dalej tak samo robicie, że bo zobaczcie, wtedy posprzątaliście jakby jeden sobie kawałek, tak? I teraz bierzecie następny kawałek, go sprzątacie i go dołączacie, czy jak to wygląda? To by było zbyt piękne, ponieważ projekt dalej żyje, więc pojawiają się nowe rzeczy, które są istotne w danym momencie, więc tak naprawdę dalej jeszcze pracujemy nad tym jednym mikrofrontem, ponieważ on był naprawdę duży, więc zapewniamy dla niego pełne wsparcie i rozwój takich brakujących elementów, typu właśnie nawigacja, którą wspomniałem, ponieważ no, trzeba w takim razie tą nawigację z weba jakoś przenieść na mobilną aplikację, ale tutaj w aplikacji bankowej tam się różne rzeczy kryją w takim menu prostym, więc to nie są rzeczy trywialne, więc tak naprawdę dodawanie, jakby pokrycie pełnej funkcjonalności z weba dla aplikacji mobilnej, dla takiego mikrofrontu, który jest takim no, wydartym dosłownie kawałkiem funkcjonalności, zajmuje dużo czasu, więc to był taki w sumie ten rok, bo mówiłem, że rok temu wdrożyliśmy, prawda? I teraz dokładamy tam kolejne rzeczy, ponieważ jakby takie pierwotne wydanie tej bankowości inwestycyjnej to nie było jeszcze 100% tej funkcjonalności, były jeszcze rzeczy, które nie mogły być przeniesione tak wprost do aplikacji mobilnej, więc potrzebowały po prostu developmentu. Więc jakby teraz już się zbliżamy do końca tego pokrycia. I pojawiają się oczywiście kolejne problemy, więc kolejne problemy typu monitorowanie, cały monitoring, performance i jeszcze wersjonowanie, bo w aplikacji mobilnej tutaj się jeszcze pojawiają inne problemy typu wersjonowanie, bo mamy użytkowników, którzy korzystają z kompletnie różnej wersji aplikacji mobilnej i to wszystko trzeba zaopiekować. Tak. Jeszcze wrócę na chwilę do routingu i dopowiedział, bo dla osób, które nie pracowały w sektorze bankowym, może się to wydawać dziwne, że mamy gdzieś tam routing skomplikowany, ale w takich aplikacjach ten routing może zależeć od takich danych klienta i w ogóle być no, bardzo skomplikowany, bo w zależności czy on ma odpowiednie, czy ma jakieś zadłużenia, czy kredyty, czy coś tam, bo po prostu będzie miał dostęp do jakichś po prostu zasobów albo nie. Dokładnie. Okej, dobra, to może jeszcze bym się sobie porozmawiać trochę o problemach, bo albo jeszcze zrobimy sobie krok wstecz, bo teraz jak w ogóle i czy w ogóle odpalacie to sobie aplikację w izolacji, bo skoro macie mikrofrontendy, tak, to przynajmniej w teorii powinniśmy sobie wziąć ten wasz jakiś ten portal inwestycyjny, tak, i móc go odpalić jako niezależny sobie SPA. Tak, dokładnie tak. I to też jest część ewangelizacji. To też jest rzecz, do której trzeba przekonać innych deweloperów, ponieważ do tej pory mieli pewien sposób pracy, ale teraz ten sposób pracy trzeba trochę zmienić, więc oczywiście mamy też możliwość odpalenia tego takiego totalnie standalone, co jest no, najlepszym, jakby jest bardzo
ułatwiające development, ponieważ nie musimy na przykład, nie wiem, wchodzić tam w jakieś poszczególne funkcjonalności, gdzieś się zagrzybywać, bo na przykład, nie wiem, nie działa hot module replacement, więc można to odpalić jako standalone. Poza tym też bardzo dużo daje mockowanie backendu, czyli mamy też aplikację postawioną lokalnie, czyli mamy taki jak po prostu mock backendu po to, żeby móc pracować na danych w dużo przyjemniejszy, prostszy i szybszy sposób, no bo mamy tych użytkowników mnóstwo z różnymi uprawnieniami, z różnymi produktami i to jest bardzo złożone, żeby znaleźć odpowiedniego użytkownika, żeby z niego korzystać, więc można odpalić taką aplikację właśnie w takich kilku trybach, no bo mamy ten, tak jak wspominałem, mamy te aplikacje webowe, można standalone, ale jeszcze można to odpalić w takim trybie jakby dla aplikacji mobilnej, czyli ten shell taki nasz można też odpalić standalone, czyli można sobie odpalić jakby takie trochę zmokowane te funkcjonalności, bo dopiero ten shell później trafia do aplikacji mobilnej, czyli de facto takie testy można przeprowadzić w czterech różnych konfiguracjach. Okej. No to właśnie, to jest moje następne pytanie. W jaki sposób to testujecie? Podejrzewam, że do jakiegoś poziomu to jest zautomatyzowane, tak? Pewnie są jakieś, nie wiem, unit testy integracyjne. Nie wiem, czy macie jakieś test end-to-end. I jak teraz, bo podejrzewam, że to jest zrobione jakby w dwóch trybach, nie? W jednym takim, że deweloperzy pracujący w danej aplikacji, oni za nią odpowiadają i testują jakby wizualizacji, ale też musicie go to przetestować jako cały system, tak? Na przykład, czy nie wiem, ta aplikacja zostanie załadowana, czy na przykład, nie wiem, nawigacja działa pomiędzy aplikacjami i tak dalej. Tak, mamy faktycznie testy na różnych etapach, czyli od statycznej analizy kodu, która no niekoniecznie zawsze jest standardem, przez testy jednostkowe, testy integracyjne. Akurat jeśli chodzi o testy end-to-end, pracujemy nad tym, to jest aktualnie w takiej aktywnej fazie developmentu i mamy coraz więcej tych testów, ich ilość przybywa. Mamy też takie testy komponentowe, czyli storybook, więc tutaj to też jest jedna rzecz, chociaż to niekoniecznie w kontekście mikrofrontów, ale w kontekście platformy, ponieważ my też zapewniamy taki look and feel, czyli też zapewniamy taką spójność wizualną. Zaraz pojawi się accessibility, więc tu dochodzi kolejna warstwa testów. No i oczywiście takie testy manualne, więc mamy świetnych testerów manualnych i taka regresja, czyli takie testy przed wdrożeniem, też polegamy w dużej mierze na naszych testerach manualnych, którzy mają bardzo dużą wiedzę i jakby te testy są bardzo skrupulatnie planowane, czyli tutaj proces wydania takiej aplikacji to jest powiedzmy w tygodniach, to nie jest tak, że sobie wrzucamy kod do naszej głównej gałęzi, cyk, od razu idzie. Nie, 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 tutaj trzeba naprawdę pilnować tego, że to bezpieczeństwo jest jakby na pierwszej, bezpieczeństwo i stabilność jest na pierwszym planie, więc mamy testerów manualnych, którzy takie testy tych funkcjonalności wdrażają i oczywiście też jakby nasza taka, jest to obowiązek dewelopera, żeby też opisać szczegółowo, co się zmieniło, co należy przetestować, żeby to wszystko miało też odpowiednią dokumentację. Więc takich prac administracyjnych w dużych systemach jest naprawdę sporo. Mm-hmm. A jak zapewniacie, czy jak sprawdzacie, że na przykład poszczególne aplikacje się załadowały, albo się nie załadowały i co w takim wypadku robicie? Tutaj polegamy też na jakby na narzędziach typu AirCrumb czy AirBrake, czyli po prostu monitorujemy sesję użytkownika, czyli mamy wewnętrznie skonfigurowany system do monitoringu użytkowników, czyli po prostu monitorujemy to na produkcji, sprawdzamy takie błędy krytyczne i staramy się być w tym proaktywni, czyli staramy się wyłapywać takie rzeczy bardzo wcześnie, czyli już od takich środowisk niższych, typu takie testerskie środowiska, przez oczywiście te wyższe, aż na produkcji kończąc, więc monitoring tutaj odgrywa ważną rolę.
Okej, okay. A w jaki sposób robicie uwierzytelnianie? Czy zapewniacie, że teraz użytkownik jest zalogowany zarówno w aplikacji pierwszej, tak? Jak później się załaduje ta druga, to on dalej jest tam zalogowany, nie musi się od nowa logować. To jest trochę taki black box poza, jakby już poza naszym setupem. Czyli dopóki jesteś w single page application, przechodzisz proces logowania czy w aplikacji mobilnej, to są dwie różne sesje. To znaczy jakby nie ma takiego przenikania między jednym a drugim, czyli to nie jest tak, że ten mikrofrontend jest w jakiś sposób zautoryzowany. On korzysta dalej z autoryzacji jakby z sesji rodzica. Czyli... Tak, ale właśnie w jaki sposób on ma dostęp do tej sesji? To jest jakaś nie biblioteka, przekazujecie coś przez... Nie, mamy customowe rozwiązanie i korzystamy z cookie sesji. Okej, okay, aha, dobra, w ten sposób. Ja akurat się spotkałem z tym, że w jednym właśnie firm też z sektora bankowości było tak zrobione, że token był przypisywany do Windows i po prostu można było z tego korzystać i go sobie przekazywać w ten sposób. W aplikacji mobilnej tak, faktycznie trochę to się komplikuje, tam trzeba sobie ten token przekazać, ale jeśli chodzi o webową, tutaj korzystamy z cookie. Okej, okay, dobra. A może trochę tricky pytanie. Jak mikrofrontendy się komunikują, czy w jaki sposób? Najprostsza odpowiedź, nie komunikują. Znaczy na pewno nie komunikują się między sobą, ale to też wynika aktualnie z naszego setupu, czyli mikrofrontend pokrywa pewien zakres funkcjonalności, czyli nie mamy takich mikrofrontów, które są często w przykładach w internecie, gdzie mamy dashboard i on jest utkany z takich mikrokomponencików, które są mikrofrontami. To nie jest ten etap, chociaż idziemy powoli w tym kierunku, ponieważ pojawiają się pierwsze właśnie takie jaskółki, że będzie to zaraz potrzebne, czyli no taki sztandarowy przykład to dashboard z widgetami, więc powoli to już wchodzi na naszą roadmapę, ale na chwilę obecną mamy taką komfortową sytuację, że mikrofronty między sobą się nie komunikują, chociaż komunikują się dalej z shellem, a to tylko po to, żeby właśnie przekazać różnego rodzaju eventy lub je odebrać, czyli mamy po prostu zaimplementowany powiedzmy taki event bus, więc jest to robione przez bibliotekę. Naszą wewnętrzną. Tak, a czy no to generalnie chyba jest najlepsza sytuacja w momencie, kiedy mikrofrontendy nie muszą się komunikować, bo jeżeli muszą, to istnieje spora szansa, że one są coś źle podzielone, tak? Przynajmniej jeżeli ta komunikacja jest częsta, tak? Bo jeżeli tam wyślemy event raz na ruski miesiąc, no to okej, okay, to nie, ale jeżeli teraz musimy non stop odczytywać dane, no to duża szansa jest, że coś jest nie tak. I tutaj bym dodał jeszcze jedną rzecz, store. To też jest taka trochę tricky rzecz, ponieważ store mamy jeden i mikrofronty się z tego wcale nie wypisują, czyli jeśli mamy jeden framework i korzystamy ze store'a, trzeba pamiętać, że to jest dalej jeden store. Czyli jeśli nie hermetyzujemy tych mikrofrontów, na przykład w postaci web komponentów, to Module Federation dalej dzieli ten store, więc trzeba mieć to na uwadze, że ten store dalej tam jest. I tutaj te zmiany takie nieplanowane mogą się pojawić, co trochę komplikuje sytuację. A co masz na myśli, że Module Federation dzieli ten store? To znaczy mam na myśli to, że forma w jakiej jest doładowywany komponent, czyli jeśli mamy aplikację angularową i przez Module Federation ładujemy sobie mikrofrontend, to de facto jest to taki trochę lazy loading, czyli dalej korzystamy z zasobów shella, czyli jeśli mamy zdefiniowany store, to ten store jest dalej współdzielony. Czyli chodzi mi o to, że dalej jakby stan mikrofrontu może przez przypadek wpłynąć na inny mikrofrontend, jeśli na przykład mamy ten store jakby zbyt tak generycznie opisany czy dzielony. A to jak sobie radzicie z tym problemem, że teraz dwa zespoły pracują na dwóch różnych aplikacjach i one nie zapisują do store'a, czy jakby drugiego zespołu? Trzeba było zapytać tutaj już biznesowe zespoły. Ja trochę nie chcę się wypowiadać, jeśli chodzi o zarządzanie storem, ponieważ jakby odpowiedzialność mojego zespołu zakończyła się na tym, że importujemy store i go rejestrujemy. Czyli w shell już by po prostu był jeden, ponieważ tak akurat NGRX tego wymaga. Więc nie chcę trochę wchodzić w kompetencje innych zespołów, nie chcę się trochę wypowiadać.
bo to już trochę należy do ich zadań, więc no trochę nie chcę tutaj wchodzić, bo mogę popłynąć. Spoko, no wiesz, jak nie masz odpowiedzi, no to tego, to nie ma problemu. A jeszcze tak, bo wspomniałeś wcześniej, że macie ten Monorepo, tak, i Zenixem, i jak rozumiem teraz, znaczy w jaki sposób jest release nowej wersji nowego frameworka? Czy to musicie wypuścić wszystkie aplikacje jednocześnie? Jak to wygląda? Tak, to jest koszt, który trzeba zapłacić w Monorepo, czyli framework i ogółem dependencje, które mamy w Monorepo, są w jednej wersji. Czyli podbicie wersji Angulara to nie jest kaszka z mleczkiem. Tutaj jest potrzeba naprawdę skoordynowania prac różnych zespołów, co ma swoje plusy i minusy, ponieważ wszystkie aplikacje są na najnowszej wersji Angulara. Ale z drugiej strony właśnie wszystkie aplikacje, czyli te nieutrzymywane, też trzeba zaktualizować i też trzeba poświęcić na to czas i zasoby. Więc na chwilę obecną mamy jedne wersje Angulara, jedne wersje bibliotek, ale to też pociąga za sobą właśnie ten taki coupling release'owania. I to nie jest rzecz, którą jeszcze znaleźliśmy dobre rozwiązanie, czyli jeszcze jesteśmy na takim etapie koordynacji release'ów, ale to jest właśnie nasz taki end goal, żeby te release'y od mikrofrontów były od siebie niezależne. Mhm. Czy jakieś może, nie wiem, ciekawe, śmieszne sytuacje z pracy, z wdrożenia? Może coś sobie przypomnisz? Na pewno jedna rzecz, że jeśli jesteś tą osobą, która robi duży refaktor i psujesz ludziom kod, to cię nie lubią. A jeśli jesteś jeszcze tą osobą, która przygląda innym ludziom kod i sprawdzasz, czy te tagi NX-owe się tam nie wkradły, to cię jeszcze bardziej nie lubią. Ale koniec końców i tak przychodzą i cię pytają, więc myślę, że to jest taka satysfakcjonująca rzecz, ale trzeba tutaj też być takim delikatnym. Więc ja bym powiedział, że to może nie jest zabawne, ale to jest taka bardzo, bardzo duże wyzwanie, żeby też w tym code review być empatycznym i też z jednej strony jako osoba, która współpracuje z innymi, trzeba tą empatię przynajmniej próbować zachować, ale z drugiej strony też trzeba być otwartym na te komentarze. Czyli i to jest taka też rzecz, której ja zawsze rozumiem, że jakby pytanie w code review to nie znaczy, że trzeba to od razu zmienić. Nie, to jest dosłownie pytanie, bo jestem na przykład zaciekawiony, dlaczego tak, a nie inaczej, i to jest rzecz, która trochę czasami mnie zaskakuje, że zadając komuś pytanie w code review, ktoś od razu już zmieniłem. Ale ja chciałem tylko dowiedzieć się dlaczego. Jakby to było okej. Więc myślę, że to jest takie wyzwanie właśnie, jeśli chodzi o takie zespoły, które popychają właśnie takie platformy, które to utrzymują, one czasami są nielubiane po prostu, no bo to też jest tak, że pewne decyzje wpływają na ten taki developer experience innych. I trzeba mieć to z tyłu głowy, że to też jest ważne, czy nam się komfortowo pracuje w danej organizacji z tym kodem, to trzeba mieć z tyłu głowy. Mhm. Tak, no bo inaczej, jeżeli z kimś pracujesz w zespole i ktoś, ta osoba cię zna i wie, jak ty pracujesz, jeżeli zadasz jej pytanie, no to on wie, że faktycznie się pytasz, tak, a jeżeli teraz chodzisz z butami do innego zespołu, jeszcze ktoś w ogóle cię nie zna i ty przychodzisz z batem, mówisz, dobra, teraz tak będziemy robili, tak. No to faktycznie mogło się zdarzyć, po prostu nie za bardzo polubię cię na starcie. No i Monorepo właśnie takie trochę jest, że sobie tak można zaglądać do cudzego kodu, bo jeśli mamy takie multirepo i te mikrofronty faktycznie są takie hermetyczne, no to w sumie co tam się dzieje w tym zespole, to nikt nie wie. Ale w przypadku, kiedy to jest publiczne, czyli to jest takie, no dosłownie jakbyśmy wrzucali kod na GitHuba, nie? Jakby mamy publiczne repo, czyli nasza praca jest wyrzucana, ale nie jesteśmy naszą pracą. Nie? Trzeba też się umieć do tego zdystansować, że koniec końców pracujemy nad jednym produktem, nie? Więc też staramy się, żeby ten produkt był jak najlepszy. Mhm. Okay. A jeszcze tak, jak zapewniałeś code quality? To, że nie wiem, jakieś litery, ustawienie, czy też mieliście od początku w projekcie, czy też, nie wiem, z czasem wdrażaliście? I tutaj trochę zrobiliśmy ostatnio reset, ponieważ to też jest rzecz, która często się dezaktualizuje. Czyli nasza historia była taka, że mieliśmy ESLint'a, mieliśmy wdrożone to w pipeline'ach, czyli była ta kontrola,
ale w pewnym momencie właśnie była kontrola kodu, ale nikt nie kontrolował tego, co jest kontrolowane. Czyli w pewnym momencie musieliśmy zrobić taki trochę taki hard reset, czyli po prostu weszliśmy w reguły slintowe, wywalamy, zrobiliśmy porządek, wyszliśmy od takiego NX-owego, defaultowego setupu, dodaliśmy rzeczy, które po prostu były przydatne dla innych zespołów, też otworzyliśmy właśnie taką dyskusję z innymi zespołami, zaprosiliśmy ich do tej rozmowy, mamy taki cykl spotkań, gdzie trochę dyskutujemy razem wzajemnie, dzielimy się takimi dużymi zmianami w obrębie tego monorepo, więc zaprosiliśmy też inne zespoły do sugerowania, do jakiegoś takiej zarządzania tym, czyli to code quality jest bardzo istotne, ale jest problematyczne, jeśli nikt tym code quality nie zarządza koniec końców, więc tutaj zrobiliśmy po prostu taki trochę odcięcie, ponieważ było jakby zmieniła się trochę kadra, więc trochę nikt nie wiedział dlaczego to było tak, a nie inaczej, bo gdzieś zabrakło dokumentacji, więc no nie chcę powiedzieć, dokumentacja jest tutaj kluczowa, ale jest. No niestety trzeba tą dokumentację też zaktualizować, nie tylko ona, to, że ona jest, to jeszcze nie jest sukces. Mm-hmm. A jeszcze tak wspomniałeś wcześniej o monitoringu i w jaki sposób sobie monitorujecie właśnie mikrofrontendy? Już wszystko nie ma jakoś działa poprawnie. Jest to cięższe, łatwiejsze w porównaniu na przykład do aplikacji monolitycznej? Powiedziałbym, że jest łatwiejsze, bo jest bardziej zero-jedynkowe. Czyli w mikrofrontach albo działa, albo nie działa. A przynajmniej na poziomie takim właśnie kontrolowania tego, czy się załadowało. Ponieważ borykamy się też z pewnymi takimi krótkotrwałym brakiem dostępności jakiegoś pliku, czyli tak zwany chunk load error, który też potrafi rozsadzić aplikację, ale trudno go prześledzić. A w przypadku ładowania mikrofrontów, to ten etap jest dużo prostszy, bo po prostu ładujemy. I to dużo łatwiej trackować, czyli mamy ten proces ładowania podzielony na kolejne etapy. Po prostu jest to jakiś tam serwis, który sobie tak kolejne etapy zamyka. I mamy takie po prostu checkpointy. Więc wiemy, w którym momencie tego procesu się coś tam zadziało. Więc tak naprawdę to w ogóle monitorowanie w takim bardziej złożonej infrastrukturze jest trochę trudne, bo pojawiają się też problemy wynikające z ustawień serwera albo z chwilowych niedostępności. Więc to samo monitorowanie mikrofrontów nie podnosi tutaj poziomu złożoności. Mhm. Okej, okay. Tak, wspomniałeś, macie do jedną aplikację i jakiego rozwiązania, użyliście i w jaki sposób ono działa? Czy to jest jakaś, nie wiem, biblioteka obecna, czy to jest customowe rozwiązanie? Jeśli chodzi o Shell? Tak. W zasadzie ten Shell nie jest specjalnie złożoną rzeczą, ponieważ jakby NX ma już by default zapewniony, jakby NX-owe CLI pozwala wygenerować hosta i remota, czyli oni to już to ktoś rozkminił, więc w zasadzie wzięliśmy to rozwiązanie, dodaliśmy tam po prostu setup naszych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby mikrofronty działały, typu na przykład store i kilka innych rzeczy, plus dodaliśmy jeszcze tam trochę pogrzebaliśmy przy dzielonych bibliotekach i to w zasadzie tyle, więc Shell nie jest bardzo złożoną rzeczą. Ta komunikacja jest trochę więcej nastręcza problemów, bo tutaj już korzystamy z takiego customowego rozwiązania. Więc sam Shell nie jest tą trudnym elementem. A to do komunikacji słownie jakieś PubSub'a macie zrobionego prostego? Tak. Robiliście jakąś dostarczalność, że musicie, nie wiem, przynajmniej raz komunikat dostarczyć albo tam x razy? Czy to jest tylko taki prosty? Nie, to jest bardzo prosty, tym bardziej, że Shell też jest angularowy, więc tak naprawdę komunikują się bezpośrednio. Tutaj też może poszliśmy trochę na skróty, ale mogliśmy sobie na to pozwolić przez stack technologiczny, że tak naprawdę Shell dalej jest aplikacją angularową, czyli dopóki mamy RxJS-a i komunikujemy się tutaj na takich subskrypcjach, to nie jest tak, że gdzieś to gubimy, przy czym też korzystamy z Ionika w aplikacji mobilnej, a to już tam detale. Mhm. Czyli de facto macie jakby naraz załadowane dwie aplikacje angularowe, tak? Jedna to jest Shellowa, druga to będzie ta jakby główna, nazwać to.
Można tak powiedzieć, chociaż akurat w przypadku weba to jest po prostu jakby sama aplikacja jest też jednocześnie shellem, czyli ponieważ to była legacy aplikacja, ona już zawierała swój set funkcjonalności, to po prostu mikrofrontend jest ładowany pod konkretnym adresem. Czyli to nie jest tak, że ten shell jest taki czyściutki, tam nic nie ma, to jest normalna aplikacja, do której doładujemy pod konkretnymi adresami mikrofronty. Ale rozumiem, że to jest na części strony, czy na całą stronę? Na całą stronę. Aha, dobra. Przy czym oczywiście no, ramka jakby dalej rodzic zapewnia tą ramkę, ale wymieniamy całe zawartości stron, może tak. Okej, okay. To ja akurat miałem takie rozwiązanie, że nawigacja była już jakby z shellu, nie? Cała po prostu cross taka, nazwijmy to, pomiędzy mikrofrontendami, bo w środku mogłeś mieć wewnętrzną, tak o to jak wcześniej rozmawialiśmy, tak? To nawigację, że przechodziłeś gdzieś tam pomiędzy ekranami wewnętrznymi, nie? I to było jakby takie stricte rozdzielenie. No u was to trochę jest tak, rozumiem to inaczej, bo nie ma tej jakby takiej warstwy nawigacyjnej, która by na przykład narzucała jakiś tam dodatkowy narzut. No i właśnie tutaj mamy web i mobile, nie? Czyli mobilny shell jest troszkę inny i tak dalej, więc trochę tak, trochę nie. Okej, dobra. A mieliście jakieś problemy z tym, że właśnie wrzucaliście w jaki sposób ładujecie to drugą aplikację? Po prostu odpalacie, czy musicie to jeszcze jakoś, nie wiem, dodatkowo budować, dodatkowo nie wiem, zainicjalizować się? Nie, to jest dosyć... Znaczy, jak to odpowiedzieć? Jeśli chodzi o webową aplikację, to w zasadzie nic nie inicjalizujemy jakoś szczególnie dodatkowo, oprócz takiego podstawowego rejestrowania mikrofrontów, które jest zapewnione przez NX-a. Czyli tutaj nie wyszliśmy za bardzo poza taki domyślny setup, czyli po prostu mamy jakby te... To się nazywało, jej teraz zapomniałem, ten Module Federation, taki manifest, o tak. Czyli jest manifest, który eksponuje tam swój moduł i z drugiej strony jest shell, który ten manifest konsumuje, czyli jakby jest to domyślne rozwiązanie NX-a. Aha, dobra, ja NX ma to właśnie by default, że manifesty wspiera, tak? Tak. Okej, dobra. To w takim razie, jak ogarniacie to, że macie, bo jak rozumiem, macie dwie aplikacje i teraz załóżmy, ta aplikacja główna będzie miała własnego stora i ta aplikacja ładowana będzie miała własnego stora, tak? I w jaki sposób wy to współdzielicie? W zasadzie to ta aplikacja dalej jest jedną aplikacją, ponieważ ten mikrofrontend jest doładowany jako lazy loadowany root. Aha, to nie jest tak, że to jest okay. Totalnie oddzielna aplikacja. Okay. To czyli wy nie bestrapujecie aplikacji jako osobnej aplikacji? Tak. Okay. Tylko po prostu robicie lazy loading? Dokładnie, dlatego te mikrofronty to jest trochę taki śliski temat w tym Module Federation, no bo by default właśnie to jest taki trochę bardziej po prostu lazy loadowany moduł. Ale że z racji tego, że jest to opakowane w całości, jest to hermetyczne, to można to nazwać mikrofrontem, ale store jest dalej jeden. Przy czym tutaj w mobilnej aplikacji trochę pokombinowaliśmy, ale nie będę zdradzał szczegółów, bo tam faktycznie bootstrapujemy dwie aplikacje, ale trochę to jest podyktowane innymi przyczynami, ale przechodziliśmy też przez bootstrapowanie dwóch aplikacji, to też trochę ciągnie za sobą różnych komplikacji. Okay, a to już działa? Bo ja próbowałem coś takiego chyba z 4 lata temu w Angularze, no i były problemy, to mogły jakieś w ogóle błędy miały z tym związane. Jest trochę problematyczne, ale działa. Tak, nie pamiętam, której wersji Angulara, ale wdrożyli faktycznie bootstrapowanie dwóch aplikacji naraz i wtedy shell jest faktycznie takim czystym shellem i dopiero bootstrapowany jest taka już aplikacja, więc to bardziej przypomina taki prawdziwy mikrofrontend. Okej. Okay. To już nie mam więcej pytań. Kuba, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, dziękuję. Że to bardzo fajnie wyszło. I co, może jakieś krótkie podsumowanie jeszcze na koniec? Chcesz zacząć?
Może ty zacznij. Dobra, to tak, to może kilka jakby kwestii jakby z mojej strony. Po pierwsze, tak jak już tutaj sobie rozmawialiśmy, tak, żeby zastosować mikrofrontendy, no to musi być jakiś powód dobry, żeby to zrobić, tak, bo to rozwiązanie też nie jest proste, jak tutaj mogliśmy posłuchać, jest dużo jakby czynników, które komplikuje to rozwiązanie, no i w tym wypadku akurat było to, że biznes chciał uprościć cały proces, uniezależnić jeszcze dodatkowo, przepisać jakieś stare legacy aplikacje. Dodatkowo bądźcie świadomi ograniczeń i narzędzi, które wybieraliście, tak? Bo jak tu w tym wypadku zespół Kuby wybrał WebEx Model Federation, no i z monorepo z Enixem, i to niesie też pewne jakby konsekwencje, tak? Czyli w tym wypadku oni nie mogą sobie na przykład podbić niezależnie wersji, nie mogą korzystać z kilku frameworków, raczej prawdopodobnie by mogli, tak? A akurat w tym wypadku to wybrali takie rozwiązanie, no ale właśnie to jest jakby tego konsekwencją, tak? I o ile będziecie świadomi tych konsekwencji, to myślę, że to jest ok, tak? Ale żeby też nie wybierać tego na ślepo i żeby później się trochę nie obudzić za ręką w nocniku. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że jeśli macie możliwość opóźnienia podjęcia tej decyzji, to warto opóźnić. Tak samo u nas było monorepo, jakby to był tak trochę stan zastany, ale można dochodzić do tego stanu końcowego etapami. Jakby nie trzeba od razu wskakiwać w takie super trudne rozwiązania. Może jest jakaś ścieżka, która doprowadzi nas do tego celu po prostu takimi mniejszymi kawałkami, a może po drodze okaże się, że powinniśmy iść w inną stronę, więc warto opóźniać takie definitywne decyzje, być elastycznym. Mm-hmm, tak, no dokładnie, jeżeli wierzyli tylko, że idealnie, jeżeli opóźnimy to sobie decyzja do samego końca i wtedy, bo wtedy będziemy po prostu mieli najwięcej informacji, czy na podstawie których możemy to podjąć decyzję. I co myślę, że możemy tym już skończyć. To, więc jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli coś was zainteresowało, chcielibyście o czymś usłyszeć więcej, zadawajcie komentarze, czy to ja, czy Kuba. Myślę, że też chętnie po prostu na to odpowiemy. I do zobaczenia następnym razem. Cześć! Cześć!